Jestem na lotnisku w Iłu. Lecę teraz do Shenzhen. Jestem w rękawie, wsiadam w samolot. Lecę do Shenzhen. Z Shenzhen jadę do Hongkongu. Z Hongkongu kupię tą kamerę w Hongkongu. Sony X3000. I biorę statek, prom. Płynę do domu, przebieram się. I dalej w trasę. Kierunek Pekin i Mongolia wewnętrzna. Doleciałem do Shenzhen, jestem na lotnisku. Idę po bagaż i kierunek Hongkong. Tutaj już jesteśmy w hali takiej transportu publicznego, metro, taksówki, autobusy. Ja mogę metrem jechać na granicę, a może mogę jakimś autokarem do samego Hongkongu. Zaraz to namierzę i zobaczymy, którą opcję wybiorę. Tak czy inaczej po południu wracam promem do siebie do domu, bo to najwygodniej. A misja jest kupić kamerę Sony z X3000R. Namierzyłem autokar za 60 zł do samego centrum Hongkongu, także idealnie. I co mogę powiedzieć, że już jest na hongkońskich blachach i kierownica po prawej stronie, tak jak w Hongkongu ruch angielski. Bardzo wygodne fotele tutaj są, konkretne takie. Widzicie kawałek autostrady na delcie rzeki Perłowej. Ta autostrada wjedzie się do mnie, często ją tam gdzieś tam widzieliśmy, jak tu do Shenzhen. Po drugiej stronie tutaj widzicie delty, bo to jest delta rzeki. Jest no, Nansha, tam gdzie ja mieszkam. Guangzhou, Nansha. Bramki na autostradę. Elektroniczne skanowanie, czyli w ogóle nie stajemy, nie bierzemy żadnych biletów. Opłata też pobierana elektronicznie. No i teraz mamy wewnętrzną granicę w Chinach, między Chinami kontynentalnymi a specjalnym regionem administracyjnym Hongkong. Ja teraz musieliśmy opuścić autokar. Autokar sobie przejedzie sam, my zabieramy rzeczy. I normalnie idziemy przejść ten punkt graniczny. No i z powrotem tam wsiadamy, jest stanowisko podane. Zobaczymy, jak to przejdzie technicznie, bo ja pierwszy raz to tutaj w ten sposób przekraczam. Granicę przeszedłem w miarę sprawnie. Już jestem po stronie drugiej, czyli jestem w Hongkongu. I tyle. No i czekam na swoją kolejkę do swojego tego autokaru i jadę. Już jestem w autobusie po drugiej stronie. To tak to wygląda, że nie wsiadamy do tego samego, tylko podstawiają inne. No i kto tam zdąży, ten wsiada. Mamy karteczkę, dokąd jedziemy. Po prostu transfer autokarów. I w sumie bardzo słusznie, bo przecież ktoś tam może przejść szybciej, ktoś wolniej, ktoś jeszcze pójdzie sobie coś zjeść do kibla i tak dalej. Tym bardziej, że niektórzy przechodzą przez taką kartę, czyli e-tunel, to się nazywa e-tunel, czyli elektroniczna karta bez żadnej takiej kontroli jakiejś personalnej. Inni tacy jak ja muszą na paszport, a jeszcze inni na jakieś chińskie dokumenty, jedni są rezydentami Hongkongu, szybciej przejdą i tak dalej, i tak dalej. Kogoś mogą wziąć celni na kontrolę, to jeszcze się przedłuży.
ktoś się pogubi, ktoś się rozmyśli. No powiem wam trochę o tej granicy, bo to jedno państwo, a granica wewnętrzna. Chodzi o to, że w roku 97, kiedy Hongkong wrócił do Chin, bo był pod zarządem Wielkiej Brytanii, królowej brytyjskiej, tutaj był gubernator, było to wydzierżawione na 99 lat. Kiedy wróciło to do macierzy, no nie można było tak z dnia na dzień tych dwóch systemów zmieszać, chińskiego, tego starego z kontynentu i tutaj z Hongkongu. No i wprowadzono okres przejściowy 50 lat, nazwano to jedno państwo, dwa systemy. No i Hongkong zachował bardzo dużą autonomię, czyli sprawy wszelkie poza wojskowością oczywiście, Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Tam różne takie inne polityczne, ważniejsze sprawy, ale generalnie edukacja, system fiskalny, system walutowy, system opieki zdrowotnej i tak dalej, wszystko co byśmy sobie tam nie wymyślili, czy tam nawet system jakiejś tam cenzury, internetu, mediów, to całe prawo w Hongkongu jest inne niż w Chinach. Nawet no, już nie mówię o ruchu prawo i lewostronnym, który jest różny, został po Anglikach. Także póki co jest granica. Na przykład w Hongkongu nie ma VAT-u w ogóle. Swego czasu był uznawany, a nie wiem czy teraz nie jest, przez polskie Ministerstwo Finansów jako raj podatkowy. No troszeczkę, nie troszeczkę, a bardzo innymi prawami się rządzi, jest inna waluta. I z tego względu jest wewnętrzna kontrola graniczna. Chińczycy mogą tam jechać, ale muszą mieć tam specjalną, coś w rodzaju wizy, karty. Chyba pozwolenie na pracę muszą mieć jakieś tam, no wiadomo, łatwo im to jest zrobić, ale to nie jest tak, że jak my ze Szczecina do Krakowa jedziemy. To już jest granica, jest jakaś tam procedura prawna, którą trzeba przejść, zaaplikować, żeby pojechać, ileś tam można przebywać, nie za długo. I tak to działa. Czyli jedno państwo, dwa systemy, granica wewnętrzna. A nawet my Polacy do Hongkongu jadąc nie potrzebujemy wizy turystycznej, jeżeli jedziemy w celach turystycznych, nie mówię o pracy. Do 90 dni możemy przebywać na terenie Hongkongu na naszym paszporcie. A już Chińczycy nie mają chyba nawet tak łatwo. A jadąc do Chin kontynentalnych musimy sobie tą wizę wyrobić. Nawet, czyli sprawy wizowe też są nie są zunifikowane, tylko są różne. No to tyle, ja jadę teraz do centrum Hongkongu kupić tą kamerę, o której wspominałem i nagramy jeszcze jakiś z tego materiał. Po drodze trochę starsze dzielnice Hongkongu. Nie tylko te obrazki z centrum.
Właśnie jesteśmy w Hongkongu, teraz kupiliśmy kamerę Sony X3000R Action Cam w sklepie Sony, bez VAT-u. Kosztowała nas 4280 hongkońskich dolarów. Podzielcie sobie na pół, to jest 2150 zł jakoś, coś takiego. No i zakupy zrobione, mogę jechać już do tego, do... Oh, thank you so much. Do you have the Sony memory card for this camera? Yeah. Yeah. How many gigabytes do you need? The most. The most. 75. Okay. Okay? Okay, sure. Dostałem jeszcze jakieś takie gadżety tutaj. Taka rączka, no, żeby sobie trzymać razem z tym zegarkiem, co jest wyświetlaczem. Później będziemy pokazywać baterię. Dostałem, spieszę się, bo na prom do Chin muszę jechać, nie? Oprócz tych gadżetów dostałem baterię zapasową. Dostałem gadżet. I teraz jeszcze dokupiłem kartę Sony microSD. SD i dokupiłem takiego sticka. Gimbala nie potrzebuję, bo on ma wbudowanego gimbala. O, i protektor. Aha, yes, sure. To będzie ze 100, to będzie 50 zł jakoś. 240. Okej, no problem. No, a to będzie 120, nie? Taki ten, nie? Bierzemy. A to jeszcze tak dostaliśmy jakąś torbę do tego wszystkiego, tak w gratisie, bo jeszcze dokupiłem tych rzeczy, to jeszcze mówi Tomasz, jeszcze gratisa, nie? Jeszcze kalendarz dostaliśmy na następny rok. Fajnie, to kalendarz dla was może będzie, nie? O. Do you need open? No, don't need. Thank you so much. Don't need, I believe you. Moment. I dostałem kupona, jakby ktoś chciał, był w Hongkongu, mogę oddać. No, to wszystko w porządku. Ja już muszę się spieszyć, bo mam prom zaraz, nie? Podpisuję tutaj tę kartę i jedziemy. Fajne rzeczy tu mają. Zaraz musimy uciekać, bo prom nam odpłynie. Nie będziemy wskakiwać. Zresztą nas nie przepuszczą, jeszcze muszę przejść całą granicę. Przebić paszport, wizę i tak dalej. Kupić bilet. Także już muszę uciekać. Jestem w Harbor City, tak się nazywa ten galeria handlowa. Sklep Sonego. Takie sprzęty jeszcze mają, bardziej profesjonalne. Mikrofony. Byłby czas, to by się jeszcze coś może dokupiło, ale nie mam czasu w ogóle. No i tu jest to, co zakupiłem. A tu jest do tego ta tabliczka, to jest to, za 4280 hongkońskich dolarów, czyli 2140 zł, plus dostałem gratisy, a plus dokupiłem trochę akcesoriów, no to jeszcze wydałem, głównie ta karta pamięci mnie kosztowała i tak dalej, nie? No, ale będą vlogi lepsze, częściej. Teraz tydzień temu tego MacBooka kupiłem to i się będzie dla mnie przyjemniej składało, a wam się już będzie teraz przyjemniej też oglądało. Także pozdrawiam, lecę na prom, jeszcze będziemy jakieś dogrywki robili, a jutro jadę Pekin i Mongolia wewnętrzna, czyli będą tematy do nagrywania. Także no powiem wam, że cieszę się jak dziecko z tej kamery i lecę, nie? Lecę na prom, bo odpłynie beze mnie. To jest ostatni dzisiaj, ja muszę dzisiaj wrócić. No i elegancko zdążyliśmy na prom.
Także musztrujemy się na ten, na pokład i pójdziemy do domu. Nasza. Prom prawie cały pusty. Dziś wieczorem jeszcze jadę do Alberta. Coś tam obgadać. Będę u niego nocował. Będziemy plany snuć. I co? I jutro lecę do Pekinu, a wieczorem do Mongolii wewnętrznej. Nie mylić ze zwykłą. To jest geograficznie Mongolia, ale jest w granicach Chin. Tam żyją Mongołowie, mongolska kultura, mongolski język. Oczywiście już tam przeniknęło się bardzo dużo z kultury stricte chińskiej. No ale cały czas jest to Mongolia wewnętrzna. Zobaczcie sobie na Wikipedii, czym jest Mongolia wewnętrzna. I co? I żeby nie tracić czasu, bo widzicie, jestem trochę zabiegany ostatnio, to może coś tu zjemy, bo mają ten, no, bufet. Szyby brudne. To dużo nie ponagrywamy i przyciemnione. Mamy pokaz jak w samolotach, kamizelki bezpieczeństwa, wyjście ewakuacyjne. Tak, tutaj mamy pokaz kamizelki ratunkowej i też jakiś wyjście ewakuacyjne i procedury całej w razie W. Ja już dopłynąłem do mnie na dzielnicę. Teraz jeszcze kolejne przejście graniczno-celne. Taksówka do domu. Działamy dalej. Taksóweczka do domu i działamy dalej. Słuchajcie, przyjechałem z Hongkongu, nie zdążyłem nawet tego rozpakować i lecę do Pekinu i do Mongolii wewnętrznej. Jeszcze raz mówię, Action Cam Sony FDR X3000R. Tak wygląda w opakowaniu. Nie wiem, czy jakiś unboxing jeszcze byśmy zdążyli teraz zrobić. Tutaj takie, no chyba prawie wszystkie gadżety z tych dokupiłem. Prócz tego. A inne rzeczy posiadam. Baterię dodatkową też posiadam. Kartę pamięci dokupiłem. Co więcej mogę powiedzieć? Stawię coś takiego jeszcze tutaj mamy. Jakieś ładowarki, mocowania. Ten zegarek, smartwatch, no wyświetlacz na rękę i nie tylko. Kabel do ładowania, do połączenia z komputerem. Kolejne no, jakieś tam mocowania. Instrukcje obsługi. To jedną weźmiemy, może po polsku będzie. No i wszystko. Tutaj jest kamera. Jeszcze jej nie wyciągałem. W tym. No ciężko jedną ręką się tu pracuje. Dobra, nieważne. Tak to wygląda. Będziemy nagrywać. Zobaczymy efekt.